jak ja lubię moją babcię. Babcia nie złości się, kiedy na spacerze spotkam stonogę i oglądam ją sobie ze wszystkich stron. Pomaga mi nawet policzyć jej malutkie nóżki. No chyba, że stonoga zwinie się w rogalik, to idziemy dalej. Babcia pozwala mi mieszać kijem błoto w kałuży i rozumie, że przy tym muszą się ubrudzić moje kalosze w delfinki, a nawet nogawki spodni. Mało kto z dorosłych to rozumie. Moja babcia jest najlepsza na świecie, powiedziałem, krusząc w misce herbatniki. Bo tego dnia w przedszkolu robiliśmy różne pyszności. No nie wiem, pokręcił głową Kuba, który ucierał masło z cukrem. Moja potrafi sobie wkładać i wyjmować zęby. Poza tym opowiada mi bajki i bez końca może popychać huśtawkę. A jak nie mam z kim pograć w piłkę, to staje na bramce i broni nawet rzuty karne. A moja jest okropnie silna i dużo większa od twojej. Zdziwiłbyś się, jak szybko potrafi biegać, gdy jadę rowerkiem przez park. Zawsze pędzi tuż za mną. A gdy się wreszcie zatrzymam, zaraz z wielkiej torby wyjmuje mi soczek z rurką. W tej torbie nosi też kanapki, batoniki, chusteczki, plasterki w żółwiki, mój nowy gwizdek, sweterek i czapkę z daszkiem. Nie wiem, gdzie to wszystko noszą te babcie, które chodzą na spacery z tymi małymi torebkami. Kuba też nie wiedział, ale nie chciał być gorszy, więc zapytał. A znasz kogoś, kto poszedłby 3 razy do kina na ten sam film? Nie, przyznałem. No widzisz, a moja babcia ze mną poszła. Co prawda za 2. i 3. razem przysnęła, ale w najgorszym momencie. Po czymś takim musiałem przyznać, że babcia Kuby, choć mniejsza od mojej, też jest najlepsza na świecie. Zaraz potem do masła z cukrem dodaliśmy pokruszone herbatniki. Wymieszaliśmy wszystko dokładnie i tak jak pani kazała, zrobiliśmy z tej masy kulki. Na koniec obtaczaliśmy je w posiekanych orzechach albo w kokosowych wiórkach. Kosztowaliśmy co chwila, żeby sprawdzić, czy na pewno są dobre. Były. Najładniejsze kulki mogliśmy zabrać do domu. Od razu wiedziałem, że te z białymi wiórkami dam babci, bo ona lubi kokos. Babcia zjadła swoje kulki i chwaliła mnie do wieczora. Niestety na kolację zrobiła okropny omlet ze szpinakiem. Ale i tak ją lubię. Władek! Nie lubią syf księdza po kolędzie. Nie to zrobił niedowiarek. Po pierwsze, ksiądz dawał do ucałowania krzyż. Krzyż rzecz święta, ale te zarazki. Mało tego, całowało się krzyż, a potem księdza w rękę. Władek nie znosił tego całowania jak nie wiem co. Józia, czego mam go całować? Ja chłop i un chłop. Oj tam, gęby ci nie ubędzie. Ksiądz to ksiądz i trza usanować. Drugi powód był taki, że Władek robotny był chłop. Szkoda mu było każdej zmarnowanej chwili. Na kolędę trzeba było oblec lepsze ubranie, bezczynnie siedzieć i czekać na księdza.
czekać, bo nie wiadomo, kiedy przyjdzie. A tu robota w miejscu stoi. I Władek na ten czas, a to wymyślił jaki wyjazd. A to znowu co innego. Rzadko witali Wlepnego z Jużo. I tym razem żadne prośby z on nie pomogły. Akurat tego dnia Władek na duch musiał robić kicaki na pokrycie stodoły. Stara strzecha już się derła i dach przeciekał. Bardzo się spieszył, żeby wyrobić sumę i pokryć dach przed robotami w polu. Ale gdzie tu jeszcze do wiosny? Patrzy, ksiądz idzie od sąsiadów. To Władek dawej schował się na strych chałupy. Józia była bardzo gadatliwa. Gadała i gadała. Tłumaczyła plebanowi, że chłop mocno się rozchorował, że pojechał do doktora w mieście, bo tak go brzuch bolał, że już nie mógł wytrzymać. A Władka na strychu już diabli brali. Czas mu się dłużył i zimno mu było. Zgrzał się przy robocie, a teraz ostygł, bo mróz tego dnia był tęgi. Ksiądz też miał dosyć trajkotania Józi. W następnej chałupie obiad na niego czekał. Już no kiszki marsza grały. Wiedział, że tam smakowitości będą, bo obiad dla księdza robiły najlepsze gospodynie we wsi. W końcu ucichło w izbie. Pewno ksiądz poszedł. Władek już miał schodzić, ale chciał się jeszcze upewnić. Józia! Poszedł już! Ksiądz już siedział w saniach, ale usłyszał i rozbawiony zawołał. Już wsiada do sań, już odjeżdża, możesz złazić. Wieść lotem błyskawicy rozniosła się po wsi. Siemicho było co niemiara. A na Władka od tej pory nikt nie mówił inaczej, tylko... Józia, poszedł już? Jadą na wesele misie. Jadą starym, ale jeszcze lśniącym Fiatem. W eleganckich frakach, z muszkami pod szyją, w błyszczących lakierkach. Każdy wiezie piękny bukiet. Na szczęście parze młodej, z białych i pąsowych róż. Jadą śpiewając pieśń weselną o słodkim miodzie. Aż trach, oj, oj, trach! Jedno koło się urwało, drugie koło pękło. Idą pieszo, idą na wesele misie. Zmęczone, zasapane, jak samo nieszczęście. Drogę zgubiły, pół dnia jej szukały, błądząc po wertepach. Aż szczęśliwie wróciły do własnego domu. Choć bardzo zmęczone, głodne i strudzone, zaśpiewały na progu pieśń weselną o słodkim miodzie. Białe róże włożyły w wazony, a pąsowe w dzbany. Na kolację jadły bułki z masłem, popijając mlekiem. Nie tracąc humoru, rzekły, że jest weselną kolacją. Zatańczyły tupanego, hulanego, walca i poleczkę.
nie wiedziały kiedy, biały sen je zmążył. Śpią i zdrowo chrapią misie. Odpoczywają po weselu. Hania coś zrobiła Ewie. Coś strasznego, co? Nikt nie wie. Nawet Ewa, choć wiedziała, też już dawno zapomniała. Jednak wciąż jest obrażona. Chodzi zła, naburmuszona. I namawia koleżanki, żeby unikały Hanki. Ja tej Hance nie daruję. Ona tak mnie denerwuje. Ja tej Jędzy wprost nie znoszę. Jak ją dorwę, wypatroszę. Dookoła coś się dzieje. Słychać krzyki. Ktoś się śmieje. Tylko Ewa z miną smoka z Hanki wciąż nie spuszcza oka. Mars na czole. Drżą jej dłonie, za chwileczkę siarką zionie. Tak to trwało, 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 ale wreszcie się urwało. Pomyślała w końcu Ewa. Po co ja się na nią gniewam? Ona się tym nie przejmuje, a ja się okropnie czuję. Kiedy Hankę dziś spotkała, z raźną miną powiedziała. Ja już się nie gniewam. Wcale. Na to Hanka. To wspaniale! I za ręce się złapały i w podskokach gdzieś pognały. Wujek Robercik mówi, że szkoła to takie miejsce, w którym człowiek zdobywa życiową mądrość. Serio! Żyje sobie ten człowiek spokojnie, a potem idzie do szkoły i dowiaduje się, że szczury są od niego inteligentniejsze, a karaluchy odporniejsze. Wujek lubi żartować, więc nie uwierzyłem mu, dopóki nie wszedłem do łazienki chłopców i nie porozmawiałem z dyrektorką naszej szkoły. Serio! Zanim znalazłem się w łazience, wstąpiłem do klasy. Tu od razu pogoniłem mnie do łazienki, żebym umył ręce mydłem, bo siedzą na nich wirusy. Jak nie umyję rąk mydłem, to mnie dopadną i wpędzą śmiertelną chorobę. Poszedłem do łazienki. Nawet chciałem zmyć te wstrętne wirusy, ale w naszej łazience zabrakło mydła. Serio! Cisnąłem i cisnąłem. Przycisk na pojemniku na mydło wpłynie, ale nie wyleciała ani kropla. Zezłościłem się. Raz w życiu chcę umyć ręce mydłem, bez żadnego wykłócania się. A tu nie ma mydła. Walnąłem pieśnią trochę za mocno i cały pojemnik z hukiem odleciał na ziemię. Co się stało? Drzwi otworzyły się gwałtownie i stanęła w nich dyrektorka szkoły Julita Jagoda. Ściągnęła brwi i zażądała, abym jej powiedział, dlaczego jestem w toalecie, a nie na lekcji. Opowiedziałem o wirusach i o tym, że w łazience nie było ani kropli mydła. Miałeś do wyboru 7 pełnych! Przesunąłem wzrokiem po ścianie. Rzeczywiście, nad pomywalkami wisiało 7 napełnionych pojemników. Wcześniej ich nie widziałem. Serio! Byłem ślepy jak dziadek Zbyszek, kiedy żenił się z babcią Miusią. Dziadek mówi, że ludzie ślepną z miłości albo ze złości. A pani kiedyś tak oślepła? Dyrektorka uśmiechnęła się, westchnęła i powiedziała: masz szczęście, że mój gniew trwa krócej niż życie motyla. A ile trwa życie motyla? 1 dzień.
mogłam o tym przestać myśleć, aż do końca ostatniej lekcji. Wujek Robercik miał rację. Człowiek żyje sobie spokojnie, a potem idzie do szkoły i łup! Dowiaduje się takich rzeczy, które zmuszają go do myślenia. I to w tej szkole jest najlepsze. Uwaga, uwaga! Casting do serialu. Jeśli jesteś młoda, ładna, zgrabna i od dziecka marzyłaś o tym, by zostać aktorką, zapraszamy Cię na próbne zdjęcia do serialu telewizyjnego. To jest właśnie coś dla mnie! Ucieszyła się niedawna skarpetka i stanęła w kolejce pięknotek, które również przyszły na zdjęcia próbne. Kolejne dziewczyny wchodziły do niewielkiego pokoiku, gdzie siedział pan reżyser w towarzystwie 20 asystentów. Niestety, żadna nie pasowała do roli. Jedna była zbyt niska, inna miała kiepską dykcję. Gdy nadeszła kolej naszej skarpetki, dumnie wypiła piątę, obciągnęła palce i pewnie stanęła przed reżyserem. Ten spojrzał na nią bez przekonania. Dyskretnie ziewnął, a potem poprosił. No, niech nam pani coś zadeklamuje, byle to nie było o tym na... Pani Marzenko, jak nazywa się to coś, czego już nie chcemy? Księżop. Odpowiedziała pani Marzenka. No, więc o wszystkim byle nie o świeżopie. Niech pani zaczyna. Jedwabna skarpetka chwilę pomyślała, a potem wyrecytowała z uczuciem. Życie skarpetek jest bardzo trudne. Albo dziurawe są, albo brudne. Spać muszą w butach, bądź też w szufladzie. Rzadko w porządku, często w nieładzie. Nie chcę się skarżyć na swą niedolę, lecz na skarpetki dybią wciąż mole. Czasem niejedna z nas smętnie jęknie. Tkwiące w nas stopy nie pachną pięknie. A więc nie patrzcie na nas ukosem, gdy uciekamy przed takim losem. To mi się podoba! Brawo, bravissimo! Reżyser z zachwytu uderzył pięścią w stół, a jego asystenci dyskretnie otarli ze wzruszenia i pociągnęli 20 nosami. Ma pani tę rolę, ręczę, że zostanie pani gwiazdą przez wielkie G. Tak też się stało. Rola w serialu przyniosła jedwabnej skarpetce sławę i uznanie. Udzielała wywiadów. Jej fotografie trafiały na okładki kolorowych magazynów, a projektanci mody szyli dla niej suknie. Z jednym z nich przez pewien czas była nawet zaręczona i planowała ślub, ale ich związek nie przetrwał zbyt długo. Skarpetce zależało bowiem przede wszystkim na karierze. Z biegiem czasu, gdy zaczęła się tu i tam delikatnie przecierać, zafundowała sobie wzmacnianie pięty jedwabną nicią w luksusowej cerowni. A gdy była już całkiem wiekową skarpetą i trzeba było ustąpić miejsca nowym, młodszym gwiazdom, napisała pamiętniki, które wywołały prawdziwy skandal. Wyjawiła w nich bowiem pikantne szczegóły na temat różnych, wysoko postawionych stóp. Dziękuję. Maria Konopnicka, pan Zielonka. Pan Zielonka, co nad stawem, mieszka sobie u żabim prawem. Ma rodzinę wcale sporą, dzieci pono. Aż pięcioro. Już od dziada i pradziada wielkie bagno tu posiada. I przy kępie podłupianym na folwarku tym jest panem. Tu na muszki w lot szatuje, tu się kąpie, tu poluje, tu napełnia staw swym krzykiem, a jest sławnym gimnastykiem. Jak dzień tylko się rozświeci, chyt z kąpieli, woła dzieci i za chwilę kawalkadą
taką oto sobie jadą. Ten najstarszy, co na przodzie rej prowadzi w tym pochodzie, a ma tuszę okazałą, od swych oczą zwie się gałą. Ten za ojcem tak wesoły, co się trzyma fraka poły. I ten w wielkich susach drugi, miech i skrzeczek na usługi. Czwarty żerusz na ostatku pędzi, krzycząc: tatku, tatku! Tatko, widzę, zapomina, że ma też żerusia syna. Lecz najmłodszy pierwszok wielki, co się trzyma kamizelki i na karku u tatusia wierzchem jedzie, zwie się trusia. Tata chlubi się tym chwatem, co odważnie śmiga batem, choć kapelusz mu ojcowy całkiem zakrył czubek głowy. Nie wiem, czy się wam zdarzyło tę kompanię spotkać miłą, lecz po deszczu rad się błąka z dziatwą swoją pan Zielonka.